Dzień dobry Piotrze. Cześć. Dzień dobry. Witamy w 24 odcinku Pszczele wieści o Przyrodzie Naukowo w Bartodziejach. Dlaczego znajdujemy się w Bartodziejach? Ściągnąłeś mnie tutaj do dawnego województwa radomskiego. Tak jest, no będziemy mówili o znaczeniu tej nazwy, o leksemach pszczelarskich, które występowały od dawnych czasów, aż do współczesnych właściwie. I I dlatego ta miejscowość. I dlatego ta miejscowość? Następne badania no cóż, no to kolejny raz projekt yy, Waroa, dręcz pszczeli i yy, opor oporność pszczół. Yy, mianowicie yy, badanie, które pokazuje, dlaczego to raczej matka pszczela. Genetycznie przenosi pewne cechy higieniczne związane z opornością, a nie na zasadzie takiej, że robotnicy się uczą. Wykazano to w pewnym eksperymencie. Wykazano i jeszcze jeden eksperyment, w którym wykazano, że neonikotynoidy wpływają na stopień porażenia warozą. Tak jest. Także Zapraszam. do słuchania i do oglądania. Dzień dobry Państwu, nasi drodzy widzowie i słuchacze w 24 odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie Naukowo. Dzień dobry, Piotrze. Jak już wiecie, znajdujemy się w Bartodziejach, i tutaj prawdopodobnie kiedyś roz, yy, rosła Puszcza Nieprzebrana, czyli bur. Czym był bur? Był ja bur, po prostu był fragmentem lasu, gdzie yy, pasiecznicy, bartnicy pełnili swoją funkcję, czyli wydobywali z dziko żyjących pszczół miód. Tak jest. W związku z tym nazwa Bartodzieje jest poświadczona, że pochodzi od, od nazwy tego zawodu. A rozmawialiśmy dwa odcinki temu, o ile pamiętam, o toponimach pszczelarskich. I na forum polanki taka mała dyskusja się wywiązała na temat znaczenia nazw. Podsunął nam Wiktor Korczyński, taką fajną. Y, pozycję staropolska terminologia Bartnicza na tle porównawczym Agaty y, Kwaśnickiej Janowicz, y, wydawnictwo z Krakowa. Y, I to jest bardzo fajna rzecz, którą mogę polecić, a dzisiaj będziemy mówili o leksemach, w związku z tym y, artykuł w czasopiśmie spełniającym już w, w wymogi naszego projektu, czyli Czasopism, y, czasopisma Stu naukowego. Studia śląskie. Marzena Muszyńska, Instytut Śląski ze studiów nad leksyką pszczelarską. Właśnie, Piotrze, bo wtedy omawialiśmy to toponimy, a dzisiaj odmawiamy leksemy. I jaka jest różnica? Otóż to toponimy, jak już wtedy wyjaśniliśmy, to jest nazwa geograficzna, y, która nawiązuje w, w jakiś sposób do użyteczności czy funkcji, jaką, jaką ten teren pełni, i ona... Y, może służyć do, w badaniach interdyscyplinarnych, historycznych, archeologicznych, a nawet jak się okazuje biologicznych i ekologicznych, dlatego że ludzie są tutaj bardzo konserwatywni. I jak najbardziej znajdujemy się właśnie w takim miejscu. Znajdujemy się, jak już powiedzieliśmy, w Bartodziech i yy, yy, historycznie jest poświadczone, że ta wioska została założona przez Bartników. Od XIV wieku była już wioską prywatną, w rękach jakichś panów, nie? Mhm. Ak aktualnie jest po prostu sobie wioseczką w Radomskim, natomiast no nie rośnie już tutaj niestety, nie rosną tu już tutaj bory, nie Bartnicy nie, nie, nie prowadzą swojej działalności, swoje działalności <grym> ale teraz przechodzę do rzeczy czym, jaka jest różnica pomiędzy Leksemem, otóż Leksem jest jakby wodę od, może być oderwany od geografii Leksem to jest yy, można by to rozumieć jako wyraz, ale też nie do końca, dlatego że wyraz to jest częścią zdania, prawda, które oznacza jakieś jedno słowo, natomiast leksem to jest pewna jednostka językowa, jak przeczytałem oczywiście, bo wcześniej tego nie wiedziałem, pewna jednostka językowa, która, jest, która zawiera pewien, pewne słowo, ale w ramach tej jednostki mieszczą się wszystkie odmiany i pochodne słowa, z jakiego, jakie z tego powstają. Czyli mamy tak, barć. To, leksemem jest bardziej i dzieje, bartnicy, to, jest, to, jest, to wszystko należą do tego samego leksemu. Rozumiem, że to Rozumiem. To tak. jest taka rodzina, prawda? Taka tak. rodzina słów, które y, y, krążą wokół y, znaczenia y, definiowanego przez y, słowo podstawowe. Tak. Tak? Mają, w, mają wspólny rdzeń, który ma jakieś jedno pochodzenie. No i właśnie tym się zajmuje ta autorka, w, tym, w tej publikacji bada po prostu no, studia nad leksyką strzelarską. I wychodzi jej z tego, że na nasz, że zresztą bardzo dzieje też. To jest miejscowość jeszcze, która istniała w czasach prehistorycznych, choć niekoniecznie tak samo się nazywała, że to jest Zostańmy def... przy historycznych, bo prehistoria to. Nie, jest... ale, ale chodzi o działalność mhm. związana z pszczołami. A, no to, jest, na pewno, to tak. jest to. Wiele tych słów może mieć nawet jeszcze pochodzenie, może mieć pochodzenie prehistoryczne, prehistoryczne tak. dokładnie, i, i później, a współcześnie pełni rolę taką archaizmu w, w, w branżowym języku pszczelarskim. No, zgadza się. No bo słowo barć pierwotnie oznaczało wydrążenie w drzewie. Żeby to wydrążenie mogło powstać, to albo powstawało w sposób naturalny, albo w sposób sztuczny. I rozróżniano nawet barcie naturalne nazywane świepotem, lub świepiotem, lub ślepiotem, oraz barcie dziane, które nazywano dziankiem lub dzienią. Ale nawet te słowa, które używamy powszechnie i one wydaje się, że nie są archaizmami, też je pocho pochodzą tak, od słów, oczywiście. na przykład węza pszczela. Węza mhm. pszczela pochodzi od wiązu, na przykład, albo węza jeszcze w gwarze jest używane. Oto słowo kiedyś było jak najbardziej słowem ludowym, funkcjonowało w gwarze i, ozna i oznacza coś w stylu jakiejś pod. Podwieszonego fragmentu woskowego. no, Czyli po prostu zaczyn, można by powiedzieć, plasta pszczelego. Bo wiadomo, że w średniowieczu nie oznaczało przecież węzy pszczelej, dokładnie, bo tak. węzy pszczelej nie było. Ale to... jeżeli, nawet jeżeli weźmiemy taką sytuację, że ludzi y, zajmujących się pszczołami nazywano bartnik, bartek, bartosz, bywało wójczyc, obelnik, pszczołowód, ale nazywano ich też pszczelarzem, pszczelnikiem i pasiecznikiem. I to już wtedy, więc też mamy współczesne nazwy, które, e, które e, były używane już od bardzo dawna. Ale dnia. nie rozpędzaj, uważaj, uważaj, nie rozpędzaj się z tym szukaniem po prostu e, e, szu, bez szukaniem wszędzie tego leksemu, gdzie jest podobne, podobny rdzeń do BART, do BART. Dlatego, że to, że coś jest podobne, to nie znaczy, że wywodzi się z tego samego leksemu. Otóż trzeba mieć na ten temat jakieś poświadczenie naukowe. Tak, I tutaj prawda. autorka przytacza przykłady, właśnie. Na przykład, Barten. Yy, można by myśleć, że właśnie wywodzi się od Barci, od tego leksemu, a otóż nie, dlatego że wywodzi się od, od z niemieckiego bart pcher, to znaczy płynąć, na ten, albo barcikowo, wolsztyńskim, od, Bar, od Barton trombos. Yy, z, z, od słowa chata izba. Natomiast barcice, na przykład notowanej w XIII wieku, obok Starego Sącza, wywodzą się od nazwy osobowej Bart Barta, co może ten leksem może oznaczać topór. No właśnie. Jeżeli chodzi barcin w Bydgoskiem z kolei, to może się wiązać yy, z pracami przy wydrążaniu barci w lasach właśnie, bo barć przecież to pierwotnie znaczyło po prostu zagłębienie w drzewie. To nie musi konkretnie znaczyć przecież yy, tak, yy, yy, praca nie, związana z pszczołami. niekoniecznie może, yy, tak. Także pierwotnie nie. niekoniecznie musiało oznaczyć, oznaczać pracy związanej z pszczołami. Yy. No, ale są takie słowa, które do dziś przetrwały jako już historyczne, chociażby leziwo, czyli przyrząd służący do dostania się do barci. I tu, tu mamy no, takie jednoznaczne przypisanie tego słowa do jego znaczenia i, i, i raczej nie. Nie musimy szukać y, jakichś tam znaczeń y, dodatkowych. Tak, tylko że to słowo, wiesz, zwróć uwagę, że w, w odróżnieniu od węzy pszczeleń nie jest powszechnym przelarskim użyciu. No nie jest, tylko oczywiście. Tylko raczej się używa go we współczes... w neobartnictwie, czyli w współczesnym próbowaniu, y, w odtwarzaniu bartnictwa, prawda? Tak, tak, to prawda. Mm, no ale też możemy y, tak wpaść w trochę y, nie, 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 niezupełne rozumienie znaczenia słów, bo na przykład oklek to jest gniazdo pszczół w barci, Kleczyć barć to jest e, oporządzać ją przed zimą, czyli wycinać e, plastry, e, które są przeznaczone do wycięcia i e, zabezpieczać ją przed e, zimą, ale już na przykład wykleczenie barci to jest jej zniszczenie to mhm. jest wycięcie wszystkich plastrów. E, a e, a jeśli, jeśli będziemy to brali jakoś na, na e, że tak powiem, na chłopski rozum, czyli patrząc przez pryzmat tego, co wiemy, no to możemy właśnie wpaść w jakieś, w jakieś pułapki językowe. I na koniec taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz, że, w, 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 czy wiesz, że aktual, to, jak aktualnie brzmi leksem pszczoła, pszczoły jest dosyć młody. Wiesz w. Zaistniał, poświ pierwsze poświadczenie ma dopiero z XIV wieku, a jeszcze w XVI wieku, e, do, dopiero w XVI wieku zaczął się upowszechniać. Mianowicie, e, pierwotnie to słowo brzmiało e, obcela, później to, to, to ta samogłoska o, jak, jako taka cicha, język słowiański ma tendencję, słowiański ludzi, języki tak, słowiańskie ich? do ich wycinania i później było pcela I tutaj się naukowcy zastanawiają, że może to od brzęczenia i tak dalej, ale tego do końca nie wiadomo. Ale zwróć uwagę, że to jest podobne na przykład do słowa bienen, czy na przykład wcela, jak jest po czesku. No, zgadza się. Także my mamy tutaj, yy, na, nasz język postąpił tak, że wyciął i zwiększył to i mamy teraz pszczołę, co jest dosyć młodym. Pojawiła to, się to... później pczela, pczoła, pszczoła, wreszcie pszczoła. Takie. Mhm. No i na koniec zachęcam do przejrzenia sobie m, takiego, takiego listu, który w tej pracy jest... Yy, E, zeskanowany, mianowicie księdza, który mm, kto, z 1976 roku, tylko tak właściwie po to, żeby zobaczyć, e, jak kiedyś wyglądały listy, prawda? W czasach, kiedy jeszcze nie było e, powszechnego internetu. No, pamiętamy to, ale, ale warto zawsze. Ja wrócić. przyznam, że, 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 że trochę miałem tutaj. Mm, Problemy ze zrozumieniem. Tak, że trochę czułem się, jakbym czytał recepty, receptę lekarską. Dobra, przechodzimy do problemów z warozą. No, przechodzimy do problemu yy, związanego z szukaniem cech odporności nadręcza wstrzelego. Okazuje się, że Psz że pszczoły społeczne mogą nabywać pewną, pewne, pewną oporność behawioralną, czyli związaniem z zachowaniem się y albo na zasadzie genetycznej, albo na zasadzie uczenia się robotnic. I tak może występować w przypadku czmieli. Na natomiast w hmm? przypadku pszczół miodych może być to w ten sposób, że albo matka pszczela, albo to i to, albo matka pszczela przenosi tą informację genetyczną, albo robotnice w jakiś sposób. Uczą się tego typu zachowań. Tutaj akurat... Albo zachodzi jeden i drugi tak, czynnik. tych cech jest wiele, ale tutaj mam na myśli konkretnie cechy higieniczne, prawda? No i są naukowcy, którzy postanowili to zbadać. No tak. Yy, I byli to naukowcy z Anglii, z, yy, z Manchesteru. Ale zrobili też eksperyment na Hawajach. Dlaczego? Dlatego, że tam występuje populacja pszczół nieleczonych. Ale i w Wielkiej Brytanii mają takie populacje. Mają bardzo duże obszary pszczół nieleczonych, więc wybrano dwie takie pasieki, które prowadziły, które prowadzą właśnie hodowlę pszczół I, nieleczonych. I wyobraźcie sobie, że to, to miejsce, gdzie oni, które oni wybrali, to już tam populacja pszczół miodnych jest nieleczona 10 lat. No tak. I wybrano po kilka rodzin z każdej z tych pasiek, czyli w Wielkiej Brytanii i na Hawajach. Połowę z tych rodzin zostawiono y, jako y, pewnego rodzaju kontrolę. Tam na Hawajach uszeregowano je. Z tymi samymi matkami, to, z którymi one tak żyły wcześniej. Tak? Uszeregowano je od najsilniejszej do najsłabszej rodziny, i co drugą y, zabrano te matki oryginalne i dano matki z mainstreamowej hodowli w zamian za tamte. Czyli nieodporne. Czyli nieodporne. Zostawiono obydwie te pasieki na 4 miesiące, zostawiając im czas na naturalny rozwój, a potem po tym czasie zbadano ogólny stopień porażenia, liczbę komórek otwartych i, i skanibalizowanych na skutek VSH, czyli instytu, instynktu higienicznego odpornego na warozę. A także liczbę komórek ponownie zamkniętych. A tak, bo, właśnie, bo jedną z tych cech y, odporności jest przecież to, że pszczoły otwierają i później zamykają komórki, w której y, są, y, właśnie, y, nawiązując do poprzedniego artykułu, mogę powiedzieć y, w celach, y, bo tu w Waszy Śląskiej można powiedzieć na słowo komórka pszczela również cela. Co zresztą można sobie fajnie, nie wiem czy to jest właściwe rozumowanie, ale jest to podobne do linii krainki Cela. Chociaż tamto chyba pochodzi jednego od pochodzi miasta. Pochodzi od miasta, ale miasto z kolei może mieć konotacje właśnie takie. W każdym razie on tutaj piszą, że pszczoły mogą wyczuwać pewne związki, które wydzielają roztocza, mianowicie ketony i odstany. Ciekawe, z jakich powodów, ale coś moja intuicja mi podpowiada, że to z powodu odchodów, które w, komóry, które w celi być może być może ponieważ te e, substancje e, wydzielają tylko osobniki w fazie e, rozrodczej nie, nie nie wydzielają ich w jej w fazie foretycznej. I jak oni mogli to zbadać? Otóż okazuje się, że ta komórka, którą pszczoła otworzą, a później zamkną, wygląda trochę inaczej. Ona jest już taki, zamknięta bardziej ciemnym i twardszym woskiem na górze. Więc można nawet zbadać, jak ona szeroko była otworzona. I to też badali. Tak, no ten wosk się musi połączyć z, z kokonem, bo nie, nie potrafią już oddzielić tego wosku od kokonu larwy. Yy... A zbadano jeszcze jedną rzecz. Mhm. W każdej z rodzin 15 komórek z zasklepionym czerwiem delikatnie otworzono i wpuszczono tam 15 samic roztoczy pozyskanych z od innych tru... zasklepionych od cel trutowych. Tak. <laughs> Żeby zobaczyć też i ten ten efekt właśnie na zasadzie tych ketonów i odstanów. No a później cóż, wykorzystano klasyczną yy, znaczy nie, nie płukankę właśnie alkoholową, tylko szejka cukrowego, czyli przesypywanie w, cu w cukrze pudrze. Yy, z Wielkiej Brytanii 700 pszczół, a w Hawajach 300. Ciekawe dlaczego taka różnica, ale nie oni tutaj tego nie argumentują. Yy, w sumie, a zbadano 3090 tych właśnie na, yy, zasklepionych komórek celi robotniczych. No i teraz co mi wyszło? No, wyszło im jednoznacznie. Te wszystkie cechy oporności Słuchaj, zobaczcie te wykresy zwrotnie. warozie, zostały zachowane wyłącznie w matkach oryginalnych, w rodzinach z matkami oryginalnymi. Czyli okazuje się, że przynajmniej bo nie możemy powiedzieć bezwzględnie, to jest w końcu pierwsze badanie. Przynajmniej w tym okresie czterech miesięcy, kilkumiesięcznym Robotnice nie. nie są nauczyły stanie... się. Y, młode robotnice nie nauczyły się y, zachowań higienicznych od starszych, i wy, wygląda na ale to, druga, że wszystkie że... te cechy są przenoszone tylko przez matkę. Y... Tak, ale jeszcze w drugim kierunku, tam, gdzie matka została podmieniona, to też one chyba utraciły te cechy, czy nie? No tak, tak właśnie. właśnie utraciły. utraciły. W Czyli sensie Tutaj można by, powie... można by powiedzieć, że zapomniały. Ale. Je, ale je... Albo po prostu nie nabyły jej. Albo w ogóle nie, nie mogą jej nabyć. No właśnie. Może nie mogą, przynajmniej na razie nie ma takiej możliwości, żeby powstał taki mechanizm e, związany z warozą, bo w ogólnie może, bo na przykład jest ten e, uczmieli, występuje. Natomiast w przypadku warozy na razie z tego badania wyglądał, przynajmniej te pszczoły, które oni badali, to ta, to zachowanie higieniczne dręczopolne występuje wtedy, kiedy matka jest w rodzinie, która ma dane cechy genetyczne. I rodzi odpowiednie córki, prawda? Tak. No właśnie. I, to jest, I to jest związane właśnie z, 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 tą, z tym bezpośrednim przekazaniem przez genetykę. No i teraz powstaje pytanie, bo takie mi się nasunęło, bo to je, mogłaby być dobra wiadomość dla pszczelarstwa i biznesu pszczelarskiego, dlatego że oczywiście z innych naszych badań wynika, że na pewno nie, jest to, nie może być to sama matka, sama informacja genetyczna odizolowana od środowiska, bo środowisko lokalne, w którym są różne zanieczyszczenia związane z pestycydami, odpowiednia mikroflora, odpowiednie zachowanie pszczelarza, odpowiednie rośliny, bogactwo pożytku i wiele, wiele innych rzeczy. Eee, historia oczywiście danej populacji też, Eko, lokalne ekotypy, skąd pochodzą dane pszczoły, ma znaczenie, ale skoro jednak można przekazywać to za pomocą matek, no to aż się prosi, żeby po prostu selekcjonować pszczoły w tym kierunku. I teraz pytanie jest, dlaczego? To się nie dzieje. Przynajmniej w Polsce. No wiesz, ale y, y, rozmawialiśmy o tym już w drugim odcinku, że y, rodziny czy matki y, przeniesione w inny teren y, jednak te cechy tracą. I to może być przyczyna, że, y, że jesteśmy związani z terenem, i tak naprawdę to, to będziemy, jeśli byśmy chcieli to przeprowadzić, y, co byłoby celowe, to byśmy musieli y, no, przejść przez tę ciemną dolinę. Yy, stracić większość swoich rodzin yy, i odbudować populację yy, na tych, które przeżyły? Yy. Wiesz co? Yy, po pierwsze, nie musiałoby to trwać nie wiadomo ile. To zaciśnięcie pasa mogłoby trwać 2-3 lata, ale to nie wszystko. Ono nie musiałoby być drastyczne. Jeśli chodzi o wędrówki, na przykład to one by mogły być w pewnym stopniu ograniczone, na przykład do województwa. Prawda? To nie znaczy, żeby w ogóle ich nie robić. Natomiast yy, chodzi o to, że żeby zacząć próbować, ponieważ inne kraje próbują intensywnie. Jak tutaj czytamy, Wielkiej Brytanii mają już całe przecież mm, tereny, gdzie właściwie ludzie się dogadali tak. i, i nie leczą na całych terenach. Nie wiem, jakie tam, tam... są hrabstwa, prawda? Czyli całych hrabstwach nie leczą. Mamy takie tereny w Szkocji, mamy całe instytuty w Szwajcarii, które badają ten problem i utrzymują takie populacje. Ja uważam, że powinno to być być może najważniejszą hodowlaną cechą w Polsce, ale w zarejestrowanych hodowlach. Natomiast czasami wydaje mi się, że nadal te komercyjne cechy związane z miodnością, łagodnością i e, co jeszcze jest zazwyczaj? A! I nierojliwością. Tak. Chociaż tutaj mam wrażenie, że to jest trochę naciągane przy tej cesy, bo wszystkie z ofert wynika komercyjnych, że wszystkie są nierojliwe, ale nieważne, że to jest najważniejsze. Natomiast tak naprawdę, czy, czy to? Zresztą to też byłaby komercyjna cecha, bo jakby po prostu na jakimś terenie występowały takie pszczoły, to one by na pewno się rozchodziły jak świeże bułeczki. No kiedyś trzeba zacząć to robić. I wydaje mi się, że to badanie mogłoby w jakiś sposób być optymistyczne, bo świadczy o tym, ok, są duże problemy, ale skoro, skoro dzięki matce to robimy, no to wystarczy po prostu wyhodować odpowiednie linie genetyczne, żeby i ten proces może wtedy zajść, tylko kiedyś zacząć trzeba to robić. No to prawda. A może, może już nawet podsumowując, bo, bo gdyby ktoś się zastanawiał, na ile e, to badanie poświadcza rzeczywiście, że, że jest taka zależność e, właśnie tych, e, tych matek w hodowlach e, odpornych na Waroze, no to wszystkie te rodziny, które miały matki przeszczepione z, z, z mainstreamu, e, zmarły w. Z, w Wielkiej Brytanii następnej zimy, najbliższej zimy, a na Hawajach w ciągu 8 miesięcy od rozpoczęcia badania. Prawdopodobnie aż tak okazało się to tak rozstrojone. Zresztą zobaczcie sobie na wykresach, no, że jednak ewidentnie ten przyrost ilości dręcza pszczelego jest. Jest. Jest po, po, jeszcze raz powiedzmy, po wymianie matki y, na z rodziny nieodpornej I nawet do rodziny, która ma y, której wszystkie robotnice plastry, pszczele y, funkcjonują w danym środowisku y, w warunkach odporności w, w warunkach przynajmniej tolerancji także mogą tak. dalej żyć z dręczem pszczeli no cóż y, natomiast to nie wszystko Piotr, bo możemy tutaj się starać, starać, ale nie możemy się zamykać tylko na same pszczelarstwo bo jeżeli okaże się w środowisku, to co już powiedziałem, mamy neonikotynoidy to ta Cała praca mhm. może, a, a pójść w niwecz. I może. teraz się dowiemy, dlaczego przechodzą do trzeciego badania, tak zrobimy. Temat jeden z Twoich kluczowych, którym się interesujesz, czyli neonikotinoidów, no tak. które się aktywizowałeś aktywi, społecznie. Wracamy, nawet... wracamy do neonikotinoidów i... i e, tak, bo już omawialiśmy jest... chyba to ze dwa, trzy razy w naszym programie. Zgadza się. E, I tutaj okazuje się, słuchaj, no może przejdźmy od razu do, do wniosku, do hasła z tego badania, że wpływ neonikotynu, neonikotynoidów, ale w polu właśnie, nie w laboratorium, tak. w dawkach takich, jakie występują w polu. A... Naturalny przy, przy, za, przy założeniu, że stosujemy no, nikotynoidy w, w sposób zgodny z zaleceniami. Nie łagodzi, co, można, co jest jakby intuicyjnie e w łatwe do zgadnięcia. Nie łagodzi problemu warozy, ale nawet przyczynia się do zwiększenia ilości porażenia dręczem przenie. Przyczynia się znacznie i nie łagodzi tego przyczyniania się nawet różnorodność genetyczna Tak, pszczoły wyszło trochę przypadkiem. Bo tak naprawdę to chodziło o to, czy pszczoły różnorodne genetycznie łatwiej poradzą sobie z narażeniem na neonikotinoidy. Tak, chociaż w ogóle ci naukowcy chcieli zbadać, czy pszczoły. Pierwotną przyczyną naukowców, skąd oni w ogóle są opublikowali artykuł w journal o... Insect wark... Science Georgia, Alabama i Delaware. Wyjaśniam we wstępie teoretycznym, że już jest poświadczone w innych badaniach, że są takie przypadki też u innych oczywiście owadów społecznych, że zwiększona bioróżnorodność wewnątrz danej rodziny powoduje, że ona jest, ba że ona jest bardziej. Odporna na różne warunki środowiskowe, ale także choroby, niż rodzina z mniejszą różnorodnością genetyczną. I teraz yy, podają taki przykład również yy, związany z inseminacją. Otóż w jakimś badaniu podobno yy, inseminowali na, yy, matki pszczele kilkoma trudniami i dwudziestoma kilkoma, i te, które były zainseminowane dwudziestoma kilkoma, radziły sobie lepiej z tymi przeciwnościami losu i chorobami. I teraz. Yy, i teraz, no więc oni stwierdzili, dobra, no to spróbujmy tutaj, bo pszczelarze często, zwłaszcza zawodowi, robią tak, że chcą mieć wyrównane rodziny. I te słabsze zasilają tymi mhm. czerwiem z innych rodzin. I co? I wtedy po tym zasilaniu radykalnie zwiększa się ta różnorodność przez jakiś, jakiś czas. I oni stwierdzili, dobra, sprawdźmy, czy ten zabieg pszczelarski powoduje, że te rodziny mogą się jakoś lepiej mieć. I przy okazji wyszło im to, czego nie planowali. I wykonano tak naprawdę trzy eksperymenty w trzech Stanach Ameryki, tak jak mówiłem, Georgia, Alabama i Delaware, gdzie wzięto po 24 rodziny w pasiekach uniwersyteckich, podzielono je na cztery grupy po sześć sztuk, i w tych rodzinach wymieszano czerw. To znaczy zostawiono jedną grupę kontrolną, gdzie nic nie zmieniano, sześć sztuk rodzin pszczelich. A w pozostałych cztere, trzech grupach po sześć, wymieszano tak, że każda z rodzin miała swoją ramkę czerwiu i po ramce czerwiu z każdej z pozostałych rodzin. Więc chwilowo spowodowano, że ta różnorodność genetyczna w każdej z tych rodzin była no, maksymalnie już zróżnicowana. No i w tym czasie zaczęto robić bada badania, między innymi pod podając, można powiedzieć, trochę na siłę, paszczeciki pyłkowe. Dlaczego na siłę? Dlatego, że zabloko... zainstalowano na wlotkach poławiacze, poławiacze czyli, jakby no, czyli uniemożliwiono pszczo pszczołom karmienie larw z tego pyłku przeniesionego, a zamiast tego podawano paszczeciki. Teraz jedna grupa dostawała paszczeciki Yy, z kiotle, z klot, ty jesteś Klotiak. specjalistą od Tak, jedna grupa dostawała klotianidynę, a druga dostawała tiametoksa. Tak, no to też warto za, podkreślić, że mówimy tutaj tylko o dwóch substancjach, bo z innymi mogłoby być inaczej. Zgadza się. No i, no i, i, daw i, i jeszcze, i jeszcze i, no. i y, y, ta grupa kontrolna nie dost, dostawała czyste, y, czysty pyłek. Tak. I jedna z tych grup z wymieszanym czerwiem też dostawała czysty pyłek. Mhm. I teraz te dawki tych neonicotinoidów, dwóch substancji, były mniej więcej takie. Oni starali się je tak dobrać, jakie by były, jakby pszczoły m, średnio mogły przynosić z pola, prawda? Mhm. Bo, bo, bo zwróćmy uwagę, że to jest eksperyment polowy. On jest zupełnie czymś innym i warunki e, wklateczkowe. Jak się często zbada, na przykład jaka jest dawka letalna pyłku na pojedyncze pszczoły, e, i to jest zupełnie inna sytuacja, jak również takie eksperymenty, kt, e, które kiedyś omawialiśmy, który, m, gdzie też sztuczna inteligencja. Algorytm tak. badał pszczoły w małych ulikach pod szyba. Wtedy okazywało się, że niewielkie dawkę neonikotinoidów pozornie nic by o nie robiły, ale dopiero jak zbadano ich na przykład długość opieki nad larwą, to wyszło, że drobne różnice są. Tak, ale i... trzeba wtedy badać pszczoły w trybie ciągłym, a, a w warunkach polowych yy, nie ma takiej a możliwości. A tutaj tak naprawdę nie zbadano dokładnie tych zachowań pszczół, znaczy zbadano tylko No, takie... sprawdzano przeżywalność matek pszczelich, Właśnie. przeżywalność czerwiu, stopień porażenia warozą, naturalny osyp yy, waroła. I poziom Agresywny. agresji, poziom tak, agresji tak. 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 Czyli po prostu do wylotka przystawiano po prostu pewną substancję. Yy, i, od stan izoamylu, tak, którą, która, yy, która wywołuje. Tak, yy... sprawdzono jak często pszczoły rządom, a matkę przyrodną, no to po prostu sprawdzono, czy po tych kilku miesiącach jeszcze na ile matek przy żyło. Czy ona tam była po tak, prostu. Tak, no więc to były, można powiedzieć, że to są takie typowe pszczelarskie obserwacje, prawda? Tak. Nie są to jakieś bardzo pogłębione i natomiast co, co ciekawe może, yy, efekt i, końcowy był zaskakujący ale dla wszystkich pierwszy efekt też jest zaskakujący tak? dlatego że pomiędzy grupą z neonikotynolidem karmioną neonikotinoidem całą rodzinę paszczecikiem pyłkowym i nie nie wyszło z żadnych różnic Odrobina wyszła. Niewielki wzrost przeżywalności Tak, ale to było niezwiązane z neonikotinoidami. Nie tak, tylko to z różnorodnością to genetyczną. To czyli e, czyli tak. fakty faktycznie ten efekt. Przynajmniej na tych podstawowych badaniach, które można takimi prostymi metodami sprawdzić, to zwiększenie różnorodności poprzez włożenie obcej ramki do ula powoduje, że, że tylko wydłuża się. Yy, przeżywalność czerwiu. Mhm. Natomiast neonikotynoidy na te zachowania nie mają. Nie, nawet jak na przeżywalność matki nie mają wpływu. Mhm. Ale jedna rzecz wyszła, właśnie. Ale wyszło, że właśnie te rodziny, które dostawały neonikotynoidy wykazały znacząco silne porażenie warozą. Coś, z czego oni się nie spodziewali. Yy, co, 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 co badali, żeby. Yy, aby mm, sam eksperyment był przebadany dokładnie, ale co wyszło w sposób niespodziewany. Słuchaj, wyszło średnio około 5,3 razy więcej dręcza pszczelego w rodzinie. No to jest potężna ilość. To jest potężna, potężna ilość. I teraz tak, powstaje pytanie, jakie oni sobie zadają, co do tego się przyczyniło. No główną ich hipotezą jest, że te rodziny narażone na neonikotynoidy, nawet takie, w takich dawkach, jakie dostają z pola, nawet w takich dawkach stosowanych zgodnie z procedurami. Mm, bo one oczywiście są mniejsze często niż w tych badaniach klateczkowych, bo się też rozkładają po całej rodzinie, po, po całej rodzinie że, o, że one jednak wpływają na jakoś e, f, e, trudne słowo: immunosopresję, czyli obniżenie od zdolności, odporności fizjologicznej czy behawioralnej e, rodziny pszczelej, prawda? No, zgadza się. Nawet tutaj postulują, że wpływ na idów na warozę powinien być dalej badany, zwłaszcza teza. O zmniejszeniu hemolitycznej odpowiedzi immunologicznej pszczół porażonych na yy, No na, na pewno. Yy... No, mówiłeś mi, przed, jak rozmawialiśmy sobie przed, przed naszym nagraniem, że tutaj masz jakieś yy, wątpliwości lub wyrażasz zdziwienie. Yy, tak, wyrażam pewne zdziwienie, jako nie, nie naukowiec. Yy, być może to jest, to jest właśnie yy, przyczyna, że wyrażam to zdziwienie, bo. Yy, taka hemolityczna odpowiedź immunologiczna yy, jakoś mi osobiście nie wydaje się istotną cechą yy, w przypadku yy, zwiększania lub zmniejszania porażenia warozą, yy, bo wynikałoby to, że, yy, że tak naprawdę ten stopień porażenia będzie zależny od tego, jakim pokarmem. Y, żywią się y, młode osobniki waroła. Prawda? Ale zwróć uwagę, że na przykład w badania profesorki Janoty Strackiej wychodzi, że, też że tego typu środki mogą upośledzać protoeolityczną, y, czyli za pomocą aminokwasów białek odporne. No chyba, to, że Kto, kto tak. wie, y, przecież układ y, fizjologiczny pszczoły jest skomplikowany. Kto wie, jak dane neonikotynoidy wpływają na wytwarzanie określonych substancji, albo na przykład na wyściółkę jelit i tak mhm. dalej. A oczywiście odporność zaczyna się też w tak, prawda? Więc tego nie wiadomo. Wydaje mi się zwróć uwagę, że to badanie niemieckie, pamiętasz, które omawialiśmy, gdzie ta sztuczna inteligencja, yy, oczywiście nie sama, tak to mówię, żeby nie wiesz, sam wpada w te własne sidła w tą reklamę yy, sztucznej inteligencji. Gdzie algorytm komputerowy yy, z, yy, nauczony. I zastosowane do odpowiednich celów przez ludzi naukowych. Ale to było bardzo dobre zastosowanie. Tak, tak, ale więc... ale zauważ, bardzo dobre, no. tylko chodzi mi o to, że tam trzeba było, że te działa że na pozór te pszczoły niczym się nie różniły tak. w swoich zachowaniach. Że trzeba było dokładnie zbadać i się im przyjrzeć, że tam były te zachowania niewielkie. Tak. tak samo tutaj. Może okazać się, że niewielka różnica w hemolimfie, w składzie hemolimfy, ma znaczenie na immunosupresyjne, czyli obniża odporność pszczół. Kto wie? No, kto wie. No. no i ja, ja się tu przyznaję do, do, do sporych braków yy, wiedzy w tym Ale zakresie. Ale to chyba wszyscy mało wiedzą. Do Ale. Wprowadzono neonikotinoidy <grym> i dopiero teraz je badamy. Powiedziałeś w naszym pierwszym odcinku, że prawdopodobnie yy, po prostu zbyt szybko zdecydowaliśmy się, bo to są dobre yy, środki pod względem bezpieczeństwa dla ludzi. Dla człowieka. Więc tak? Użyłeś takiego sformułowania, że być może popełniliśmy błąd, że zbyt szybko, je, zbyt łatwo je kiedyś wprowadzić. No jeszcze nawet wracając do tego, to, to mi się przypomina sugestia jednego z, z członków Polanki, Tadeusza Kasztelana, który, który zawsze w takich sytuacjach podkreśla, że w tym badaniu on, Tadeusz, daj znać, jeśli się mylę, on by powiedział, że nie spodziewałby się, że te pszczoły potraktowane małą dawką neonikotynoidów będą różniły się od pszczół, które tą dawką nie były potraktowane, ponieważ poziom tła neonikotinoidów jest i tak znaczący dla, dla wszystkich tych pszczół, więc różnica między małą dawką a brakiem dawki nie jest tak naprawdę no, ale to, dla nich duża. Ale, jeżeli, ale o ile pamiętam z, to, z toksykologii, E, wynika, że akurat no, nikotynoidy mają bardzo mały ten próg e, dawki śmiertelnej. Tak, że prawda. Gdzie, gdzie 50% osobników wiera, więc na, mogą to być e, różnice niezauważalne dla pszczelarza. Oczywiście. A, ale jednak, jakieś mogą ale... ale teraz połącz sobie to wszystko, bo nie rozmawiamy o samych nikotinoidach. Połącz to sobie z poprzednim badaniem. Rozmawiamy przecież również o, o, o kondycji pszczół, która wpływa na odporność na dręcza I możliwości, tak, wyhodowania pszczół. Dokładnie. odpornych. A połącz jeszcze, bo tutaj, moim ja tutaj mam taki lekki zarzut, że naukowcy, być może pszczelarze, skupili się tylko, mail tylko trochę takie klapki na oczach i tylko popatrzyli, co inni robią. Czyli stosują te neonikotyny. A przecież, jak wynika z naszego bodajże też w pierwszym odcinku, chyba to badanie omawialiśmy, z długoletniego badania. Longitudal, jak już się nauczyłem dzięki mm -hmm. naszemu programowi, siedmioletniemu badaniowi mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych wyszło, że przeraże równie istotnie się przyczyniają do zanieczyszczenia środowiska e, ula pszczół i życia pszczół e, środkami przeciw. Właśnie, warozobojczymi. Właśnie. Mm -hmm. e, I e, wykazano tam, że e, środki te, zanieczyszczenia środowisko ula, mają synergiczne. Synergicznie wpływają na siebie razem z tymi środkami ochrony roślin. Więc jeżeli Yy, I to, to też, jest trochę błędne koło. I to też w innych badaniach wynika, że same środki warozobójcze trochę nam blokują możliwość wyhodowania pszczół odpornych. No na tak, warzy. ale to jest trochę błędne koło. Czyli tak. Uważam, że nie powinno być... Bo Aha, dlaczego na to zwrócimy uwagę? Dlatego, że we wnioskach trochę naukowcy piszą, no tak, no mam trochę na zasadzie... Trochę argumentują na zasadzie takiej nieuchronności, w jakim świecie się zna, zna, znajduję. A, no, no tak jest, to jest bardzo źle, ale ponieważ tak jest, no to... To co? No pszele, ale całe szczęście mamy ratunek, możemy nadal stosować te wszystkie środki nadręcza pszczelego. Czyli właśnie, a nie ma tu, zabrakło mi tutaj konkluzji, że, że moglibyśmy dążyć po pierwsze do rozpowszechnienia cech opornych w środowisku, do ograniczenia stosowania neonikotinoidów, które mają udowodnione szkodliwe działanie, i do mm, ograniczenia stosowania środków prostotobójczych. Tylko, że to wszystko musi się dziać jednocześnie. Synchronicznie, Tak. Tak, trzeba, trzeba te działania rzeczywiście prowadzić równo. No bo, zastosowa bo nie, zastosowanie tylko jednej rzeczy nie ma sensu, bo zobacz, że na, w momencie, kiedy tylko zaczniesz ograniczać środki rostocobójcze, bez tych dwóch rzeczy, no to wszystkie rodziny zaczną ci de facto padać. No, no tak. Chociażby z tego powodu, że, że na skutek neonikotynoidów będą miały y, zmniejszoną odporność. Nie, nie na Nie będzie tego progresu, progresu w kierunku, y, którym chcemy chyba większość przynajmniej chce prawdopodobnie dążyć. A to mnie nakierowuje też na, nasz, y, na naszą konkluzję z, ze specjalnego odcinka o kodeksach, y, gdzie to ewidentnie wskazuje, że powinna być w Polsce, czy to na szczeblu ministerialnym, czy na, pod, na szczeblu instytucji, które się y, tym y, zajmują. Jak na przykład w w powinna być jakaś strategia chyba długofalowa strategia. Rozwój. Zgadzasz się ze mną? No zgadzam się. <laughs> Oczywiście, że się zgadzam. Także wprowadzaj to, i to zgodą... wszystko w tych kodeksach mogłoby być zawarte. To, co my teraz spojrzymy, te nasze konkluzje, do których doszliśmy. No, jesteśmy z, z tego dumni, a wydajcie znać, czy mamy rację, że jesteśmy z tego dumni. Dzięki. A słuchajcie, I... teraz, ponieważ zaczynają się wakacje, to. Będzie wakacyjna przerwa. Nie wiem, czy, czy dwa odcinki najbliższe sobie odpuścimy, czy półtora odcinka. Yy, I kiedy wystartujemy z następnym. Najprawdopodobniej Ale widzimy się za miesiąc, yy, czyli, czyli za, miesiąc. za cztery niedzielę. Mhm. Do Dzięki. zobaczenia. Hej, pozdrawiamy z Barto